skrycie marzyłem, by móc ponownie kiedyś przejść tym szlakiem. Śpi jeszcze Zakopane. Śpią i odpoczywają od turystów góry, a my już spełniamy swe marzenia. W pamięci sprzed lat mam miejsca, gdzie przeżywałem dreszczyk emocji, pokonując najbardziej eksponowane fragmenty. I wreszcie się udało. Jeszcze ciemną nocą, bo po godzinie trzeciej, wraz ze znajomymi grupy Asią, Gosią oraz Andrzejem ruszamy na jeden z trudnych szlaków tatrzańskich. Czy żleb Kulczyńskiego ponownie zaskoczy nas swoimi trudnościami? Już niebawem się przekonamy. Z Kuźnic przez Gąsienicową pod Czarny Staw. Tam przewidujemy pierwszy odpoczynek. Już po przekroczeniu Karczmiska po swojej lewej stronie widzimy blaski wschodzącego słońca. Świt wita nas na podejściu pod małym kościelcem. Jest zimno, diabelnie zimno. Jakby to już była późna jesień, a to jeszcze lato. Ale w górach przecież tak bywa. Zapraszam Was do wspólnej wędrówki żlebem Kulczyńskiego na Orlą Perć i Granaty. Zapraszam, wyruszajcie i chodźcie razem z nami. Zanim jednak dotrzemy do wejścia w żleb Kulczyńskiego, jeszcze czeka nas 20-minutowe podejście pod Czarny Staw Gąsienicowy. Jest już jasno, gasimy więc czołówki i szerokim upłazem po dużych, ułożonych kamiennych schodach podchodzimy pod jego próg. Oglądam się za siebie i widzę, jak całe położone poniżej doliny zasnute są białą powłoką mgieł. Idzie nam dość sprawnie. Widzę, jak z moich ust bucha ciepły, biały obłok rozgrzanego powietrza, zaś na plecach czuję zimno ze spływającego potu. Sam nie wiem czemu, ale bardzo lubię chodzić tą częścią szlaku podchodzącego pod staw. Może dlatego, że jest on przyjemny i łatwy do przejścia, a może ze względu na sam fakt, że już na podejściu można zobaczyć ukazujący się w oddali granie szczytów, nie mówiąc o wyrastającej przed nami piramidzie kościelca. Szedłem nim już wielokrotnie i latem, i zimą i zawsze sprawiał mi przyjemność. Można powiedzieć, że znam go na pamięć, ale przecież nic dziwnego, bo to droga prowadząca na Orlą, Zawrat i w drugą stronę na Świnicę, czy wreszcie trudniejsza droga przez Karb na Kościelec. Jesteśmy już nad stawem. Teraz chwila odpoczynku. Rozsiadamy się więc nad jego brzegami w otoczeniu kościelca oraz szczytów otaczających dolinę od południa. Coś dla uzupełnienia kalorii i dalej w drogę. Nie da się tu tak trwać w bezruchu, bo zaraz czujemy owiewające nas zimno. Ruszamy więc żwawo, obchodząc brzegiem staw w kierunku podejścia pod zmarzły staw gąsienicowy. Thank you.
Teraz już wędrujących jest coraz więcej. Wszyscy podążają szlakiem na zawrat, choć część odbija też na granaty. My ciągle pniemy do przodu, by jak najszybciej dojść pod kościelcową grzędę. Tam czeka nas pierwsze, ostrzejsze podejście i pokonanie samej grzędy w zboczu kościelca, by po chwili odbić w lewo na szlak żółty i za szumem potoku i spadających niewielkich wodospadów dotrzeć na brzeg zmarłego stawu. Tak oto w otoczeniu kościelca z prawej i żółtej turni z lewej, brzegiem stawu idziemy niczym gdybyśmy byli na spacerze. Żadnych trudności. Niebawem mijamy rozwidlenie szlaku na skrajny granat. Lubię to miejsce, bo tu bez trosk i obaw można rozkoszować się widokami, które nas otaczają. My dalej podążamy szlakiem niebieskim, by dojść pod kościelcową grzędę, wzniesienie skalne, które widzimy już od samego wejścia na próg stawu. Czyż nie jest tu pięknie? Nie ma więc się co dziwić, że to miejsce przyciąga tak wielu turystów, by właśnie tu mogli zobaczyć majestat gór. Jest tu wszystko, co wlewa w duszę spokój i pozwala na odpoczynek. Polskie Tatry, choć niewielkie, mają w sobie ten niepowtarzalny urok, który można zobaczyć po niedługim spacerze z betonowych, zatłoczonych miast. Proszę. Lecz niech się wam nie wydaje, że przejście kościelcowej grzędy to od taka pestka. Ta 120-metrowej wysokości bula potrafi trochę dać w kość kondycyjnie, zwłaszcza w miejscu, gdzie idzie blisko ścian kościelca i wchodzi się na nią za kosami, jak i pod samą bulą, gdzie trzeba użyć rąk, by na nią wejść, a następnie stanąć na skalnym progu, gdzie spotkacie kolejne rozwidlenie szlaku. Większość odbija tutaj w prawo i obchodzi bulę w kierunku na zawrat. My schodzimy z progu w dół i kierujemy się pod staw. Warto byśmy tu nie zapominali o widokach, jakie nas otaczają. Za sobą mamy wspaniały widok na Dolinę Gąsienicową i Czarny Staw. Nad naszymi głowami majestatycznie króluje kościelec. Z lewej strony widok na granaty i żółtą turnię, a przed nami od południowej strony odcinek Orlej od zawratu po granaty z najwyższym szczytem leżącym w całości po polskiej stronie, czyli Kozim Wierchem.
jest naprawdę przepięknie. Sam nieraz zastanawiam się, czemu tak wielu turystów zatrzymuje się nad brzegiem zmarzłego stawu. Może na chwilę odpoczynku przed dalszą drogą, może na swoisty urok tego miejsca. Fakt, można tu poddać się i ulec urokowi tego miejsca. Szum wody ze spadających wodospadów i płynącego po kaskadach potoku mogą wprawić widza w euforię i błogi nastrój. Pamiętam, jak jeszcze kilka tygodni temu był skuty lodem, a teraz jak w lustrze odbija w swych wodach granitowe szczyty Tatr. Teraz szlak żółty wchodzi kolejnymi grzędami oraz po kamiennych schodach na niewielkie skalne wypłaszczenie i kolejne rozwidlenie szlaków na Kozią Przełęcz, by po jego przejściu lekko się obniżyć i zejść do Dolinki Koziej, tym razem już szlakiem zielonym. Tam to już jest raczej spacer. Kozia Dolinka to niewielki kocioł lodowcowy w rejonie górnego piętra Czarnej Doliny Gąsienicowej, usadowiony pomiędzy ścianami zadniego granatu, czarnych ścian oraz kozim wierchem. To wspaniałe miejsce na chwilę odpoczynku i podziwiania widoków. Zatrzymujemy się tu na chwilę. Mieliśmy się zatrzymać wprawdzie pod zmarzłym stawem, ale lepiej się odpoczywa po pokonaniu większych trudności, a poza tym widoki w tym miejscu są bardziej efektowne. Słońce już wspina się na granie i rozjaśnia wierzchołki najwyższych szczytów. Kozi, mały kozi, kozie czuby, zawratowa turnia, kościelec, rzecz można w pełni ukazują swoją wielkość i majestat, aż kuszą swymi ścianami, by je podziwiać. Skoro Kozia Dolinka, to szukamy wzrokiem kozic. Nic dziś z tego. Nie było nam dziś dane ich zobaczyć pasących się na zboczach pod Kozim Wierchem. Pora jednak w dalszą drogę. Czas mamy wyśmienity. Teraz zacznie się najważniejsza część naszej wyprawy. Karski lądują na głowie, a ja montuję również na swoim kamerę. Ręce teraz muszą być wolne. Niebawem czeka nas spinaczka. Jeszcze chwilę podchodzimy kamienną ścieżką czarnego szlaku, lekko wznoszącą się do góry, by stanąć u wejścia i początku żlebu kulczyńskiego. Widzieliśmy już z oddali jego ciemne i ponure wycięcie w ścianach pod buczynową strażnicą. Nie wiem, czy nie robił bardziej większego wrażenia i tajemniczości, jak same ściany koziego.
Zdajemy sobie sprawę, że podążanie nim nie będzie tylko lekką i beztroską przechadzką. Przeciwnie, sam mogę go umieścić w pierwszej piątce najbardziej wymagających szlaków polskich Tatr. Jednak z wielką przyjemnością ponownie postaram się sprostać wszelkim jego trudnościom. Ten okryty niezbyt chlubną sławą żleb, leżący w polskiej części Tatr Wysokich, a przebiegający w pobliżu Orlej Perci, został po raz pierwszy zdobyty w wieku XIX przez Władysława Kulczyńskiego, który właśnie w nim dokonał pierwszego przejścia. Wyobrażam sobie, jaki to musiał być wyczyn na ówczesne czasy, gdzie nie było takich lin, uprzęży, sprzętu i zabezpieczeń. Nam jego przejście przystwarza problemów, a co dopiero pierwszym zdobywcom. Ten czarno znakowany szlak prowadzący żlebem obfituje w strome, kruche, choć granitowe, śliskie i mokre skały. Jego dnem często sączy się woda, mocząc skały, które przybierają ciemną barwę. I choć znajdujemy tu wiele ułatwień pomocniczych we wspinaczce, jak łańcuchy, klamry, to jest to również teren wymagający rozwagi i obycia w eksponowanym terenie. W pierwszej fazie wspinaczki jednak nie wchodzimy wprost do żlebu Kulczyńskiego, lecz po dobrze urzeźbionych skałach odbijamy lekko w prawo, podchodząc rysą Zaruskiego, bardziej w stronę Koziego Wierchu i Koziego Muru. Tak naprawdę moim zdaniem to tu przy wejściu brakuje kawałka łańcucha, który by umożliwiał swobodne wejście w rysę. W pewnym momencie zobaczycie namalowaną na skale trupią czaszkę. Nie jest ona tam przypadkowo namalowana. Otóż wielu turystów, wychodząc z rozpędem w to miejsce, zamiast skręcić w lewo, gdzie prowadzą znaki szlaku, wali prosto pod górę, w dalszym ciągu idąc rysą Zaruskiego, w teren bez tak zwanego wycofu. Bardzo niebezpieczne miejsce. Przejście właściwym szlakiem może jednak dać wiele frajdy i zadowolenia, co stało się i naszym udziałem. Z rozwagą więc wspinamy się w te granitowe ściany żlebu. Wciskam swe palce w szczeliny skalne, chwytam kolejne przęsła łańcuchów i tak w głębokim oddechu cały czas w górę. Od czasu do czasu zaaprobowany wspinaczką gubię gdzieś w oddali znaki szlaku. Wiem jednak, że cały czas muszę iść pod górę. Wybór drogi należy tylko do mnie i zależy od moich rąk i stawianych kroków. Skręcamy więc w lewo i stajemy przed pionowym kominkiem. Kolejne łańcuchy pozwolą szybko się z nim uporać, ale za nim kolejna rynna skalna, która to wprowadza nas w żleb Kulczyńskiego. Niestety, jak to w każdym żlebie bywa, osuwający się piarg nie ułatwia nam wspinaczki. Kamienie osuwają się spod nóg i nieraz z łomotem lecą w dół. Teraz wiecie, po co w górach kask na głowie. Właśnie po to, by uniknąć ewentualnego skutku urazu od spadających głazów. Wspaniała wspinaczka.
poza tym tęskniłem. To tym od pierwszej chwili zafascynował mnie właśnie ten żleb. Czasami wspinam się tak zapamiętale, że dopiero nad urwiskiem orientuję się, że zszedłem za bardzo do krawędzi. Adrenalina we mnie buzuje. Czuję, mimo zmęczenia, że to jest mój świat. To moje życie, w którym teraz naprawdę jestem szczęśliwy. Jednak nie popadam w euforię, że mam go na głowie, ani nie ulegam rutynie. Cały czas rozważam każdy swój krok, każdy swój chwyt. Zdaję sobie sprawę, czy może skończyć się moment nieuwagi lub braku ostrożności, a ten żleb pamięta wiele takich niefortunnych zdarzeń i śmiertelnych upadków. Ja filmuję cały czas także. Nie mogę dosłownie opisać tego, co czuję. Wszyscy, którzy podobnie jak my kochają góry, powiedzą to samo. To trzeba po prostu samemu przeżyć. Poczuć swym wnętrzem ogrom gór, który jest nie do opisania. Zapisać na dnie swojej pamięci, która nigdy nie pozwoli nam o takich przeżyciach i chwilach zapomnieć. Czasami wśród turystów słyszę opinię, że jak na szlaku są łańcuchy czy klamry, to od razu odpuszczają takie szlaki, które w ich mniemaniu są nie dla nich. Prawda jest jednak inna. Gdyby nie one, gdyby nie tak zwane żelastwo, to wiele miejsc, wiele szlaków wręcz nie byłoby dostępnych dla codziennych turystów. To one stanowią o naszym bezpieczeństwie, a każdy, kto nie ma lęku wysokości i braku kondycji, takie szlaki jest w stanie przejść. Po przejściu wspomnianego kominka i rynny wychodzę na teren typowy teraz dla żlebu. Pełno tu obsypującego się piargu. Każdy ruszony kamień niemal od razu spada w dół. Aby uniknąć takiego efektu, wychodzę na skały i wspinam się po nim. To też sposób na ćwiczenie zasad wspinaczki. Nawet nie wiem, którędy biegnie szlak. Sam decyduję, którędy pójdę i jaką wybiorę drogę. Czasami zbyt trudną i muszę zrobić wycof, to też forma nauki. Co jakiś czas przerywam wspinaczkę i spoglądam na widoki w dół, na drogę, którą już przebyłem. Spoglądam na przepaście, które obok mnie się czają, ale i widzę to, co jest ponad moją głową. Ten majestat Koziego i pobliskich szczytów, które jak królewska korona pokryta złotem, lśnią w blasku słońca. Wokół mnie jak w kalejdoskopie widzę przemijający czas natury. Jeszcze kilka tygodni temu podczas moich wędrówek wszystko bujnie rozkwitało kwiatami i bujną zielenią. Teraz już czuć nadchodzącą jesień. Nawet pobliskie trawy pokryte już są rdzawym nalotem nadchodzącej jesieni. Thank you.
Jestem już prawie pod Kozimi Murami. Niebawem wejdę na szlak idący spod Koziego Wierchu. Z tego miejsca na szczyt Koziego już niespełna godzina, ale ja planuję wejście na niego z innej strony i nie tym razem. Już widzę schodzących ostrożnie w dół pod ściany buczynowej strażnicy, by przytuleni do jednej ze ścian podejść pod efektowny komin czarnego mniszka. Ta wysoka na 20 metrów turnia leżąca w obrębie czarnych ścian, opadająca pionowo ku żlebowi Kulczyńskiego, słynie ze swego uroku. Na sam szczyt prowadzą jedynie drogi taternicze, ale swą sławę zawdzięcza wspaniałemu pionowemu prowadzącemu przez nią kominowi. Kręcam więc ja w lewo i wkraczam na szlak czerwony Orlej Perci. Ten odcinek biegnący tuż nad przepaścią w stronę właśnie żlebu Kulczyńskiego jest niezwykle eksponowany i bez zabezpieczeń. Często jego dobrze urzeźbione, choć bardzo strome ściany zmuszają mnie do powolnego i rozważnego stawiania kroków. Jednak to, co mnie najbardziej pociąga w takich miejscach, to wspinaczka w litej skale. Marzę o wyruszeniu w góry poza szlakiem, by naprawdę wówczas docenić wyczyny i trud pierwszych zdobywców, a i przy okazji nabyć dodatkowych umiejętności wspinaczkowej. Takie miejsca jak to pozwalają obyć się z ekspozycją oraz ćwiczyć pewne zasady przy tego rodzaju turystyce. Mam nadzieję, że kiedyś spełnię również i to skryte marzenie. Nieraz odwracam się twarzą do ścian i w ślepo pcham swe buty w zagłębienia i występy skalne, by móc bezpiecznie zejść niżej.
Ręce trzymają mocne chwyty na szczelinach, byle coraz niżej, byle niżej. I po kolejnych lekkim skręcie, po skalnym występie docieram do wspomnianego kominka. Kilka głębokich oddechów, spoglądam w górę, na mimo słonecznego dnia czarne ściany Mniszka. Wąską kamienną ścieżką tuż nad przepaścią, niemal wtulony w czarne skały, krok po kroku zbliżam się do jego pierwszych łańcuchów, z daleka obserwując, jak inni z grupy już pokonują jego pionowe ściany. Ruszam, chwytam pierwsze łańcuchy i w górę. Wiem i pamiętam, że nie jest on taki strasznie jak wygląda. Wspinanie się nim to prawdziwa frajda. Łykam więc kolejne klamry i łańcuchy i już jestem u jego wylotu. Uff, były wrażenia. Teraz to już luz. Czas mamy wyśmienity. Moi towarzysze dzisiejszej wyprawy podejmują decyzję, że skoro dopiero godzina 10, to decydują się na przejście jeszcze do skrajnego granatu i zejście nim do gąsienicowej. Za mną dwie doby bez snu. Rozsądek bierze górę i rezygnuję. Dla mnie jest aktualny nadal pierwszy wariant planu, czyli zejście szlakiem zielonym spod zadniego granatu, a następnie pod czarny staw, gdzie będę ich oczekiwał u początku szlaku na skrajny granat. Dlatego zamieszczam dla Was mapę szlaku, tym razem przez skrajny granat, którym powędrowali dalej Asia, Gosia oraz Andrzej. Z oczywistych względów też nie filmuję ich dalszej wędrówki, a i swoje zejście z zadniego granatu. Priorytetem stało się moje bezpieczne zejście, a na relację z tego odcinka szlaku będzie jeszcze niejednokrotnie okazja. A Wam zamieszczam ich foty z przebytej trasy. Jak zobaczycie, obfitującej w piękne widoki na doliny widoczne z Orlej Perci. Sam po osiągnięciu sieczkowej przełączki docieram pod zadni granat. Tu chwilę spoglądam na widoki, jakie się stąd rozpościerają na Dolinę Pięciu Stawów i dalszy ciąg Orlej ku Krzyżnem. Spokojnie i ostrożnie skręcam w lewo i szlakiem zielonym schodzę do Koziej Dolinki i na Czarny Staw. Podsumowując dzisiejszą wyprawę, na pewno była fascynująca w widoki i we wspinaczkę. W nogach zapisaliśmy kolejne 24 km, które jak zawsze dopisaliśmy na swoje konta, a przewyższenia ponad 1100 metrów. Już żądni wrażeń i nowych wyzwań, szykujemy w głowach plany na następne wyjazdy. A gdzie? A to już niebawem zobaczycie na kanale. Zapraszamy do wspólnych wypraw. Pakujcie plecaki, szykujcie wygodne buty i ruszajcie z nami.
Jest przed godziną 12, gdy oczekuję ich już u początku szlaku żółtego na skrajny granat nad brzegami czarnego stawu gąsienicowego. W międzyczasie konsumuję posiłek z plecaka. Będzie lżej w drodze powrotnej. Już są. Opowiadam im o swoich wrażeniach. Trochę im zazdroszczę, ale wiem, że postąpiłem słusznie. Teraz jeszcze wspólna kawa w Murowańcu i ruszamy w drogę powrotną do Zakopanego. Na przełęczy między kopami odbijamy w lewo i teraz szybkim tempem schodzimy doliną Jaworzynki do Kuźnic. Jeszcze krótka chwila odpoczynku pod szałasami, obmycie w zimnej wodzie Bystrej i wśród tłumu turystów powracamy do ronda Kuźnickiego. W domu czeka mnie wygodne łóżko, a ze zmęczenia błogi sen. Tak powstała jedna z moich dłuższych relacji z podróży wędrówek po Tatrach. Dziękuję Wam, moi drodzy, że znowu wytrwaliście do końca tego odcinka, a tym, którzy jeszcze pozostali i jeszcze nie zasnęli, serwuję garść wspaniałych widoków z przebytego dzisiaj szlaku. Szlaku choć męczącego i trudnego, to pełnego osobistego spełnienia. Czy warto było się tyle trudzić, wstawać tak wcześnie, a nawet tak jak w moim wypadku, nie kłaść się w ogóle? Oceńcie to już sami. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę pięknych widoków i wspaniałej pogody na Wasze wędrówki. Do zobaczenia więc w następnych relacjach oraz na szlaku. Thank you.